Half of your team been touched, but you still wanna chat and a tough. Keep that energy live and a flesh, cause if I catch you, you're done. Splash. I can run my down real quick, forgiving me lippy, you're taking a piss, they flexing viz, don't bust no sticks. Siema widownio, słuchajcie, zanim rozpoczniemy odcinek, chciałem wam przypomnieć, żebyście koniecznie, ale to koniecznie zostawili łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, jeżeli jeszcze nie macie. No i napiszcie, Tony Maturzysta dał radę, ponieważ ja już jestem po totalnie wszystkich maturach, także dałem radę, cieszy mnie to niezmiernie. Ten filmik wam się spodoba, a jeszcze chciałbym przypomnieć, że wciąż trwa konkurs na TikToka. Wystarczy łącznie wbić 300 tysięcy viewsów pod hashtagami, które macie w opisie. Także korzystajcie, bo można łatwo zgarnąć pieniążki. A niedługo konkurs się kończy, także macie ostatnią szansę. No i co? Koniecznie jeszcze raz przypominam, łapka, subskrypcja z dzwonkiem i komentarz, bo niedługo na kanale pojawią się mega fajne rzeczy, ale to już powiem w kolejnym odcinku. Także wyczekujcie, bo warto. No i co? I mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. O, cześć, siema! Ale macie okulary, ej, cześć. Słuchajcie, pierwsze pytanie. Co wy sądzicie, dziewczyny, o tym, że jestem przystojny? No, jesteś bardzo, tak, bardzo przystojny. Porównując bardzo przystojny? A, dziękuję. Porównując z boków tylko. Tak. A innych chłopaków przystojnych? No, bywa, czasem się zdarzają. Czasami. Patrz, na ten monobrew. Piękne. Dacie mi buzi. A ile macie lat? 15. A, to przez to was skipnąłem. Aha. Nawet się podebrałeś. Właśnie. Co? Po prostu nas skipnąłeś, nic nie zrobiłeś, nic nie powiedziałeś, po prostu nas skipnąłeś. To nie byłem ja. Co się stało? Wyglądał jakbyś nas skipnął, tak. Bo było takie czarne tło na chwilę. Nie, broń Boże, nigdy bym nas nie skipnął. Jesteście zbyt piękne, żeby to robić. Ej, patrzcie, jaką wy macie słabą jakość. No. Tragiczna. No. Wow, patrz jak się portal otwiera. Patrz, jaka magia. Ale magia. No. Wow, ale tu robi wrażenie. Wow. Skipnęłaś mnie. Powiedz mi tylko dlaczego. Ja chcę wiedzieć, jaki jest problem ze mną. Pamiętam już tego. No to powiedz mi jeszcze raz, to było jakieś 4 sekundy, 4 minuty temu, 5 może. No nie wiem, nie zauważyłem. Może miałam jakiś problem z połączeniem. A bo ty nie jesteś z Polski w ogóle. No jakby nie. A skąd jesteś? Z Ukrainy. Ale bardzo dobry masz polski. Ile już lat w Polsce mieszkasz? 5 lat. 5 lat, a no i widzisz. Poczekaj, niech zgadnę, chłopaki się o ciebie zabijają, że to tak powiem. No możliwe. Bardzo ładna jesteś, a jeszcze Ukrainka. Mówią, że ukraińska uroda oddaje i nie zmyślają, prawda? I kto to tam siedzi obok ciebie? Koleżanka. Koleżanka też jest taka piękna? Też jest taka piękna. No, fajnie. A po co wam telefon w pokoju? Nie wiem, po prostu tam jest. Bo mieszkam w akademiku. Aha. No i w tym tygodniu mieliśmy remont. Okej, czyli macie telefon, a on w ogóle działa? No niby tak. A do czego można się dodzwonić? No, zgaduję, że do portierni. Dobra, dawaj, dzwonimy do portiera. Dawaj, to będzie content, wow. Po co? No będzie śmiesznie, powiedz. O, patrz, powiedz panu portierowi, że jesteś giga horny i żeby tu przyszedł. Czy ty masz ja szczura na łbie? No. Yo, ale giga czat. Zajebiste. Ona żywa, czy to jest taki dmuchaniec, kondon? Poruszaj się. Ja ale fajny jaszczur. Ja chciałem sobie małpę kupić. Ta moja babcia miała kapucynkę. Tak? Tak bym chciał małpkę, taka słodka. Serio, małpę mógłbym mieć, nie chcę, bo mieszkam z dziewczyną sam, nie? Ona chce jakiegoś kota, psa, chciałbym mieć małpę, nie? Ej, młoda! Kupujemy kapucynkę! Chodź tu! Mówię totalnie szczerze, kupujemy małpę? Około 8000 by nas to kosztowało, tylko po maturze już. Dobra, kupujemy. Jezu, będziemy mieli małpkę, ale zajebiście, będziemy ją wychowywać. Cześć, koleżanko. Hej, Boże, tak, ej, my się chyba znamy, w ogóle gadaliśmy kiedyś na Omega, tak mi się wydaje. Chyba nie. Chyba tak, pamiętam ładne dziewczyny i ciebie jakoś zapamiętałem. O kurde. No. Nie. Tak, to definitywnie moje pachy. Przepraszam, no, kontynuuj. Nie no, Oma chyba od twojej sobą każdy cię zna, no Oma. Jak mam od sobą? To co mam robić, jeżeli nie Ome? No nie wiem, no ale dużo dziewczyn cię zna. Więc to już ma jakiś sens? Że to tak powiem, zawsze się ktoś znajdzie, kto mnie nie zna, tak? A jak mnie znają, to nawet lepiej, jeżeli chodzi o sprawy seksowne? Seksualne? Ty jesteś seksowna. Sprawy seksualne. Nawet lepiej, prawda? Łatwiej przekabacić dziewczynę na swoją stronę, tak? Jednak powiem ci tak. Fame, fame pany. Fame pany, co?
Fame powoduje to wielki afrodyzjak. Wiesz, ile ja dziennie dostaję propozycji na seks? Zero. Fame d***wany, co? A ty ile masz lat? 16, zaraz 17. To stara dziołcha jesteś. O, to stała mógłbym pouprawiać. Ziemniaki na przykład. No, zboże, coś tam. O, zboże daj Boże. No, możemy, no. Chłosy pozbierać. Chłosy zboża. Kombajnem? Możemy kombajnem. Kiedyś zamiast kombajna były konie, które orały takim wielkim metalowym pręciem w ziemi. Koniem może być mój koń, prawda? Prącie też mam prącie. Więc wszystko jest przepięknie, że tak powiem, już ustawione. Nic tylko orać. Potrzebuję pole do zaorania. Oraj pole na traktory. Tak, potrzebuję pole do zaorania. A w ogóle jeszcze na polach są takie grządki, takie pasma specjalnie wyrobione. Ja chyba wiem, gdzie można znaleźć takie pasmo. Gdzie? Jakby ci to powiedzieć. Pomiędzy nogami chyba. No to nieźle. Co ty na to, żebym twoje pole zaorał? Nie, wiesz, mam chłopaka. Ej, no dajże spokój. No. A dobrze ora? Dobrze. Czyli mówisz, że uprawia ci seks? Tak. Jak często? A to już taka, wiesz, taka mała sprawa indywidualna. Nieprawda, już nie jest indywidualna, już poruszyłaś temat chłopaka. Dobra, chuj, bo wy mówicie, że wroże, a wiecie co? Jest to prawda, no i kurwa, i co teraz? Polecam, książka od polskiego. Ty jesteś w czwartej klasie? Czy ty się nadajesz do jakiejś szóstej? Za mądry jesteś na tą podstawówkę. I tu nie sprawdzi, wy potwór, robi wrażenie. Stary, ty masz dobre oceny w szkole? Nie, mam już takie, dzięki Bogu. No i dobrze, to jest przejaw bycia inteligentnym. Stary, a dobra, powiedz tak szczerze, bo wiadomo, masz lat ile masz, ale robisz takie rzeczy... Czy ty się masturbujesz? Nie. Nigdy tego nie robiłeś? Przysięgnij na mamę. Nie mam mamy, ale przysięgam. Dobra, młody, wajbujemy razem, kurwa, też to robię. Tylko bo on ma kurwa taką luźniejszą bluzę. Słuchaj, mam dobre wieści. Jak rodzeństwo, bez kitu, ty mógłbyś być moim bratem. Ba, moim dzieckiem, stary. Gdzie jestem mieszkasz? W Wadowcy. Gdzie mieszkasz? W Wadowcy. W Wadowcy? Ej, ja... a wiesz co gram najczęściej? No, w Adopt Me. W Adopt Me? No. Tak? No. Na czym polega ta gra? Nie. Co ci mam robi? Mam na ciebie dobre wieści. No, wieściuj. Zerwała dziewczyna. Dziewczyna sobie zerwała? Stary, jak ty masz 10 lat, o czym ty mówisz? 10 lat? Przecież ja już miałem 7. No, no, kiedyś miałeś 7, nie? Nie no, nie, ale nie na serio. Miałeś to są dziewczynę? Właśnie dobre wieści. Miałeś a ta dziewczynę? Zła wieść na Ome weszła i to jest zła wieść. Dlaczego zła? Co, źle się bawisz na Omegle? O tak? I ten 20-centymetrowy potwór wpada do moich ust. Robi wrażenie. Robi wrażenie! Smacznego. Dzięki. Czy to jest pomarańcza, czy mandaryna? Mandaryna. Umiesz mandaryński? Ja to będę rozumieć. A, bo ty już presion ukraiński. Ukraiński. Jest. Przyjechałaś teraz, Wojda? Tak. Kurde. A mieszkasz u kogo? Jeszcze raz. U kogo teraz mieszkasz? U Katowice? Chodzi mi o przyjaciele, ktoś, kogo nie znałaś. Ja zrozumiałam. Ja teraz żywu u swojej nauczycielki z chemii. Wow! Wow. Ty to fajnie! Ja z mamą na pierwszym piętrze, a nauczycielka na drugim. Ej, to fajnie, to miło z tej strony. To ty musiałaś być dobrą uczennicą, że ona się zgodziła cię przyjąć. A ja fajna uczennica. Ty w ogóle jesteś fajna dziewczyna. Dzięki. Bardzo ładna jesteś. Ile masz lat? 14. FBI, obrona!